No, jestem ciąg dalszy, podzieliłem to na dwa odcinki, żeby było troszeczkę w kawałkach, ale jest to ciąg dalszy tego, co robiliśmy, czyli będziemy nasze drzewo upiększać. Także zajrzyjcie koniecznie do pierwszego odcinka, jeżeli go nie oglądaliście, bo teraz lecimy po prostu z marszu dalej, bez wyjaśnień. No i teraz tak, te nasze linie, które tutaj są, są takie grube, cały czas grube, tu są już małe piksele, zlewa się to. Chciałbym, żeby ta linia się pomniejszała. No i teraz chciałbym, żeby ona była no, zależna od, od jakby ta grubość, od długości. No i teraz tak, tu będzie potrzebna funkcja map, mapowanie przedziału. No, i tu jest niestety kolejna rzecz, która wymaga wyjaśnień. Otóż jest sobie taka funkcja map. OK, map, która w procesingu ma jakąś wartość. Tu ma start 1, stop 1, start 2, stop 2. Tak to wygląda, oczywiście, i teraz tak. O co chodzi? My będziemy robić map, i tu będziemy robić to len. Jakaś wartość, a tu są dwa przedziały. Ona, ona, ta funkcja zamienia jeden przedział w drugi. Więc, żeby na konkretnym przykładzie, nasz przedział tej długości zaczyna się od 100 i kończy na, na już jedyn, jedynce. Czyli nasz przedział 100 do 1 do tej długości 1. Nasz przedział do 100 do 1, już poniżej 1 nie mamy, ma przekształcić w grubości. No właśnie, trzeba będzie wypróbować, ale załóżmy, że w grubości od powiedzmy 10 do 1 piksela. Ok, co będzie robił, robiła ta funkcja map? Otóż ta funkcja map bierze wartość, długość i powiedzmy, że jej długość będzie 100. No to przyporządkuje w wyniku dziesiątkę, Czyli nasza grubość. Nazwiemy to powiedzmy W, bo tam jest weight, nie? Waga. Grubość tej linii jest jako W. No więc powiedzmy, że będzie to W. To W będzie floatem. Tak? I to float właśnie. I teraz ten. Powiedzmy setka, bierze setkę, patrzy, aha, pasuje do tego przedziału, to dobiera dziesiątkę, czyli nasze w dla setki wynosi 10. Gdyby len było 1, to on patrzy tu i dobiera tu. Natomiast jak będzie len równe 50, no to dobierze z połowy piątkę. No akurat tu te przedziały są takie, że można by to dzielić przez 10. Natomiast gdyby tu był przedział na przykład 120, o, gdybyśmy zaczynali od 120, to on bierze dla 120 by dał dziesiątkę, dla jedynki dałby jedynkę, dla 60 dałby piątkę, no bo połowa przedziału od 120 do 1, 160 od, odpowiada połowie przedziału od 10 do 1, tak? Więc w ten sposób działa mapowanie, że mapowanie dobiera z jednego przedziału. Wartość taka, która jest jakby proporcjonalnie do tego, co jest w drugim przedziale. No i teraz to w związku z tym zastosujemy w procesingu, że tutaj przed narysowaniem każdej linii no, wyliczę sobie tą wartość. On mnie ostrzega teraz, że W nie zostało nigdy użyte, więc jest podkreślenie, ale to dlatego, że nigdy nie użyłem tego W, bo muszę go użyć. Stroke. Wait, no te w, tak? No i spróbujmy, jaki będzie efekt. No, już jest zdecydowanie dużo lepszy. Czyli w tym momencie mamy już y, coraz cieńsze te linie, tak? Tu jest gruba, tu jest cieńsza, tu jest jeszcze cieńsza, tu są jeszcze cieńsze. I w ten sposób nasze drzewko już pięknie, y, pięknie zostało narysowane. Teraz chciałbym, żeby jeszcze nasze drzewko, Miało różny kolor, żeby był taki gradient, który jest od dołu, od najciemniejszego do najjaśniejszego zielonego. Powiedzmy, że im bardziej tam bliżej gałązek, tym bardziej są świeże te gałązki liście, więc tym bardziej są świeże zielone. No i teraz tak. W związku z tym, przed narysowaniem linii, tutaj, muszę dać polecenie stroke. No i typowo polecenie stroke przyjmuje wartości red, green, blue. No, i te wartości red, green, blue jest bardzo ciężko wymyślić dla człowieka, dla mózgu, bo one są naturalne dla oka. Dla budowy fizycznej oka. Stąd one są stosowane. Bo w oku mamy czujniki red, green i blue. I te czujniki odpowiadają punktom na ekranie, którym świeci red, green i blue. Natomiast, jeżeli Wam powiem, zrób mi teraz zielony, no to ok, no, zielony powiedzmy, no to jeszcze można by jakoś tutaj regulować. Ale powiedzmy brązowy. Zrób mi jakiś brązowy. No, albo zróbmy jakiś taki nie taki typowy zielony, a przecież trochę jaśniejszy zielony. Nie wiadomo, jak to zamieszać z LGB. Więc jest taki model, który nazywa się HSV albo HSB w procesingu Hue Saturation Brightness. I ja pokażę to na przykładzie programu Inkscape, dlatego że on ma to pięknie w Inkscape yy, przedstawione wizualnie. To jest program do grafiki wektorowej. No i teraz mam prostokąt, który ma jakieś tam zielone wnętrze. I teraz w modelu LGB, no właśnie, no widzicie, zmieniam skład L, czyli składowej czerwonej i zmienia mi się odcień tej zieleni. tak? Zmieniam składowej blue i zmienia mi się odcień tej zieleni. Nie jest to naturalne dla mózgu. Mózg nie, no nie, nie, przynajmniej mój nie ogarnia, jak to zmieniać. Natomiast model HS, HSL czy HSV, HSB, bo to jest Hue Saturation Light, albo Hue Saturation Value, albo Hue Saturation Brightness. Na to samo się sprowadza. Chodzi o to, że jest Hue, czyli odcień. No i tu sobie wybieram kolejny od, konkretny odcień. No w moim przypadku chcę mieć zieleni, na przykład 88. Teraz Saturation to jest nasycenie po polsku. Czyli no albo on jest zupełnie nienasycony, prawda, wychodzi szary, bo nie ma tego koloru w kolorze. Zawartość cukru w cukrze, a tu zawartość koloru w kolorze. No albo jest na maksa 255 nasycony. No i ostatnie to jest lightness, światło. Tak, światłość. No i znowu, jak jest ciemność, ciemność, widzę, ciemność, no to jest całkiem ciemno. A jak idę w stronę, no to mi się przestawił, bo jak on wskoczy na zero, to głupieje w InScape. Więc mi się przestawił na. na na czarny, ale powiedzmy, nie będę zjeżdżał do samego czarnego. Jestem w ciemnym, to jest ciemność, nie widzę koloru. Jestem coraz jaśniejszy, coraz jaśniejszy, coraz jaśniejszy, aż mnie oślepiło. No i mam biały, bo mnie oślepiło. No i teraz mi znowu wleciał InScape w biały, więc muszę wrócić 8,8, 255. 5. Ok, czyli wartości są tutaj od 0 do 255. No, i Hue powiedzmy, że sobie w Inkscape wyczaiłem, że chcę 8,8, tak? Że to jest ten, powiedzmy, mój kolor, który ja chcę. Ten chcę, że 255 saturation. Natomiast lightem będę regulował. I od pnia, od lightu 0 do coraz bardziej gałęzi, coraz większa jasność. No więc muszę włączyć ten typ w setupie yy, Color Mode HSB. I 255, który mówi mi, że maksymalna wartość tych wszystkich wartości jest 255. No to mamy ten i teraz tu już nie będzie LGB. Tu będzie Hue, Saturation i Brightness. No Hue możemy wpisać na sztywno, bo ustaliliśmy w Inkscape, że Hue chcemy mieć 88. Więc możemy wpisać na sztywno, bo zawsze ma być 88. Saturation 255, bo zawsze chce mieć maksymalne nasycenie kolorem. Natomiast Brightness będzie mi się właśnie zmieniał od 0 do 255. No powiedzmy do 200, bo 255 to byłby biały całkiem, no to byłoby niewidoczne na białym tle. To powiedzmy do, do 200 albo do 150, to już sobie wypróbujecie, jak wam się bardziej podoba. No i teraz, właśnie, znowu muszę mapować to B. Znowu muszę użyć funkcji mapowania, tylko tym razem tu będzie B. I co muszę mapować? No długość tej linii. I znowu od 120 do 1 mapujemy na od 0 do na przykład 200. To znaczy, że jeżeli linia będzie 120, no to będzie kolor czarny. Jeżeli linia będzie 1, to będzie kolor 200. Tak? Możemy zobaczyć w Inkscape, jaki to jest 200. Tutaj o, o, o jasności 200. No to będzie taki. No można, można spróbować zrobić 230 na przykład, żeby był prawie taki. Więc właśnie, to, tu sobie możecie tą wartością zmieniać. Będzie 230, czyli dla najkrótszej linii na linii jednego piksela będzie 230. Dla dwóch pikseli będzie mniej. Dla połowy, dla 60 pikseli będzie połowa od 0 do 230. No więc w ten sposób. Co otrzymujemy? Otrzymujemy drzewo, które startuje. Tylko czemu mi tu wskoczył zielony? Aha, bo w tym draw przed rysowaniem pnia, albo w tym miejscu, stroke 0, żeby był czarny. Bo przy kolejnym draw już zapamiętał ten stroke, który był na końcu liści, czyli zapamiętał te 200, wywołał kolejne dro i narysował pień w kolorze jasne jaśniejszych liści tutaj. No więc tu musimy to wyzerować. O i teraz mamy czarny. Tu jest trochę jaśniejszy, 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 jaśniejszy aż do końca się robi jaśniejszy. No więc mamy zrobione mamy zrobioną, moi drodzy, upiększenie naszego drzewa. I pozostała nam jeszcze trzecia część, do której zapraszam w trzecim odcinku i w tej trzeciej części no, zrobimy reakcję na poruszanie myszką i nasze drzewo będzie składało gałęzie. Dlatego, że one w tej chwili ma tutaj kąt 90 stopni pi drugich. No bo jest pi czwartych w prawo, pi czwartych w lewo, czyli pi czwartych plus pi czwartych to jest pi drugich. Inaczej mówiąc 45 stopni w lewo i 45 stopni w prawo. W prawo i w lewo to jest Razem 90 stopni, więc tu jest 90 stopni i rozłożystość tych gałęzi jest stała. A chciałbym, żeby ona była regulowana. I to przedstawimy sobie w następnym odcinku. A na razie zapraszam Was do prenumerowania kanału, do wklikania dzwoneczka, żeby właśnie nie przegapić następnego odcinka i żeby móc sobie to dokończyć już ze mną programowanie. Do zobaczenia, cześć i pa.